Witam w kolejnym odcinku Raportu z Pola. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku, a dokładniej we wsi Strzeganowice. Jak widać za moimi plecami, aura na plantacjach zbóż mocno zimowa. Zapraszam! Od 2 tygodni temperatura utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Od minus 3 do nawet minus 15 stopni Celsjusza. Niestety to właśnie śnieg w połączeniu z mrozem odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o przyszłość ozimin. Plantacje zbóż w obecnej chwili wyglądają bardzo różnie. W niektórych regionach Polski nie ma okrywy śnieżnej, a dobowe temperatury utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Jak wiadomo, jednym z istotnych czynników wpływających na plonowanie są warunki pogodowe. Przede wszystkim przebieg zimy oraz suma opadów atmosferycznych. Pod okrywą śnieżną, tak jak na tym polu, pszenica poradzi sobie nawet przy bardzo niskich temperaturach, dochodzących do minus 15, a nawet do minus 20 stopni. Pod warunkiem, że pod śniegiem jest zamarznięta gleba. A z tym bywa różnie. Niestety w miejscach, gdzie brakuje okrywy śnieżnej, mróz i silne wiatry mogą wyrządzić duże szkody na polu już przy temperaturze minus 5 stopni. Na szczęście zgodnie z zapowiedziami mrozy mają odpuścić w najbliższych dniach. Wówczas warto sprawdzić żywotność roślin. Dzięki temu poznamy skalę uszkodzeń. Zanim staniemy przed dylematem, czy zaorać pole i posiać rośliny jare, warto wykonać test na przezimowanie zbóż ozimych. Ocenę przeprowadzamy zaraz po tym, jak odpuszczą mrozy lub z pól zniknie okrywa śnieżna. Jak wykonać taki test? Bardzo prosto. Najpierw wykopujemy rośliny z miejsc, które w naszym przekonaniu są w najgorszym stanie. Następnie oczyszczamy je i usuwamy wszystkie pędy na wysokości 2-4 cm powyżej węzła krzewienia. Odcinamy także cały system korzeniowy. Następnie tak przygotowane rośliny umieszczamy na gazie lub bibule i zawijamy je do środka. Rośliny zwilżamy wodą i przenosimy do pomieszczenia o temperaturze od 22 do 25 stopni. Po upływie 24 godzin, jeżeli rośliny wykazują bardzo dobry lub dobry wigor, czyli w sytuacji, kiedy mamy przyrosty na poziomie od 5 do 9 mm i więcej, wówczas warto taką plantację zachować i dalej pracować nad poprawą jej kondycji. Po trudnych warunkach zimowych produktem godnym polecenia jest Kaishi firmy Sumi Agro. Kaishi stymuluje wzrost i rozwój roślin uprawnych, wspomaga rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej rośliny. Zwiększa także efektywność zabiegów ochrony roślin i dokarmiających. Przyspiesza regenerację roślin po zimie. 3-letnie badania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wskazały pozytywny wpływ biostymulatora Kaishi na indeks zieloności liści, rozkrzewienie efektywne, liczbę i długość kłosa, a w efekcie końcowym także na plon nasion. Stwierdzono również wpływ na jakość uzyskanych nasion, w tym wyraźnie wyższą zawartość białka. W tym odcinku to już wszystko. Ja Państwa zapraszam na kolejny już niebawem. Do zobaczenia!